wczytujemy, to teraz nie pamiętam, gdzie powinniśmy się wczytać. A. No, no, Geralt, do twarzy ci w tym wdzianku. Daj spokój, wyglądam jak pajac. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. To już nawet znamy. Najdoskonalsza szata. Nic nie mam do tego ubioru. Tylko zazwyczaj noszę inne stroje. Po prostu nieswojo się w nim czuję. Nie przepadam za formalnymi okazjami. A cóż, kwestia przyzwyczajenia. Tak czy inaczej, Order Vitis Vinifer... A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. Tradycja. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? To nie jest kwestia wiary. Ale... Przeminiemy. To on... Właściwie czemu nie? Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na... I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach. Będę uważał. Dobra, idziemy od razu do chłopca. Bo tam musimy się udać do naszego pucybuta. Chociaż zobaczymy, co z tego wyjdzie. San Sebastian. Chcemy o coś zapytać. Znowu? Może dobra, i... dobra, przewijamy, tak, przewijamy. Masz trzywki. Buty są zwierciadłem duszy. To doskonałe hasło. Pamięta. Te list. No. Jeśli... Żebra? I jeszcze polecimy. Ci, że... No. No. A co może... Skąd ci, że... A skąd ja mogę to wiedzieć? Geralt. Ale... No jak to gdzie... Gdzie... No, to przecież... Dzięki. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. No, przejdziemy do przytułku. Sakra, w dum tym, to też twoja robota, rzeźniku z Blankiem? Masz się stąd wynosić z tym przytułkiem, jasne? To... Tu będziemy musieli zlać. Porozmawiać. Rozmapano albo sa... Wynochast! Ci po... A co? Szczerze... Słysza? Przejdźmy na stronę. Na twój zły dzień. Albo i mój zły. Kurde, nie mogę innego namierzyć. Ej! Kurwa, dawaj tutaj! No chodź, chodź. Ledwo, bo ledwo, ale okej. Okay. Dziękuję. To sąsiedzi. Dlaczego przewijam? Żeby pokazać końcówkę. To już znacie, jeśli nie znacie, zapraszam do poprzednich dwóch odcinków. Do ostatniego odcinka, tak dzięki. Naprawdę. Moi drodzy, wie... A co? Ale... Ja. To jest wyciąganie informacji. Ajaj. Dawaj ten... Ale ja go... Lepiej współpracować z... Do... Zaraza. I co? Faktycznie pio... Sam zobacz. No, no... Tym razem... To znaczy, że... A... To ona miała być ostatnim celem Detlafa. Siana planowała to od początku. Z pewnością. Najpierw cztery pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii. Siana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń.
Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionował. Przecież całe Beauclair wiedziało, że Syjana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henriettę z brakiem współpracy. Ale dlaczego Syjana miałaby mordować siostrę? Wszystkie te po... W sumie chętnie po... Co ci się bardzo chwali? Dobrze? Że aby trochę nie przesadzać... Wykorzystała mojego przyjaciela jako maszynę do zabijania. To mi daje wystarczające prawo, by ją potępiać. Wszak... Dobra, przesuwamy jeszcze Boże... dalej. Idziesz ze mną? Skądże? Zaczekam na ciebie na Mer Lachaise. Po tym, co wyprawiał Detlaff i jego pomocnicy, wolę się nie pokazywać. Poza tym nad towarzystwo książęcej arcysiostry przedkładam prostotę wywaru z Mandragory. Czyli mówiąc wprost, idziesz się upić w samotności, bo nienawidzisz Syjany. Nie. Dobra. To my idziemy sami. Idziemy, to idziemy. Idziemy w cici babkę? Czy mam tu jakiś znacznik? Mam znacznik. Miałem się nie utytłać. Wy wszyscy jesteście pojebani. Dobra, to najpierw do Shiny. Przepraszam, do René. Całkiem ładnie teraz to wygląda. Tu. Stać! Z drogi. W jakiej sprawie? Muszę ją przesłuchać. A, no to... Będę się Dobra. Chcemy ceremonię też odbędzić szybko, żeby nie było zobaczyć inne zakończenie. Byleby to nie... Witam. Nie mam ci nic do powiedzenia. To przez ciebie tutaj siedzę. Skoro już siedzisz, to co ci szkodzi pogadać? No chyba, że masz coś lepszego do roboty. Streszczaj się. Czego chcesz? Syjana, zdobyłem dowód na to, że zamierzałaś zgładzić swoją siostrę. Anna Henrietta od samego początku była głównym celem Detlaffa, czyli twoim. Brawo. Gratuluję przenikliwości. Ale to nie twój interes, co planowałam. Mylisz się. To jest mój interes. Dlaczego ty się musisz do wszystkiego mieszać? Wynajęto cię, żebyś zabił bestię. Bestia nie żyje. Więc idź sobie po medal i daj mi spokój. Po prostu lubię wiedzieć, co się wokół mnie dzieje. Nie znoszę niejasnych sytuacji. Przyszedłeś się wypytywać o to, co mną kieruje? Jeśli chcesz mi powiedzieć o swoich powodach, to chętnie posłucham. Przecież wiem, że mścisz się na tych, którzy wypędzili cię z pałacu. Chodziło o klątwę Czarnego Słońca, tak? Tak to sobie nazwali. Twierdzili, że jestem niebezpieczna, że jestem mutantką. Ci rycerze... Crespi, Dilac, Delacroix i Peyrac Peyran dostali misję wywiezienia mnie poza granice księstwa. Wykonywali rozkazy. Tak, wykonywali je bardzo gorliwie. Zwłaszcza kiedy spróbowałam uciec. Crespi pobił mnie na hajem do nieprzytomności. Inni stali i patrzyli. Peyran
nigdy nie przepuścił okazji, żeby wyładować na mnie swoje frustracje. Dilak i Delacroix lżyli mnie i wyzywali. Obiecałam sobie wtedy, że im nie odpuszczę, że ich wszystkich znajdę. Okej. Niech będzie. Miałaś powody, żeby czuć wściekłość i żal. Ale chyba zdajesz sobie sprawę, że piekła, jakie rozpętałaś, nie da się niczym usprawiedliwić. Niczym, Siana. Nie spodziewałam się, że mnie zrozumiesz. Nie potrzebuję współczucia ani od ciebie, ani od nikogo. Niczego nie żałuję. Gdybym mogła cofnąć czas, nie zmieniłabym żadnej decyzji. Oni wszyscy zasłużyli na karę. Moja siostra też. Dosyć już będzie. Widzenie skończone. I całe szczęście. Okej, teraz idziemy na ceremonię, zobaczymy, co się stanie. Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Tak. Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Damien. Geralt, najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Co się stało? Miasto było atakowane. Nie sądzisz chyba, że stałem i patrzyłem na to wszystko z jakiejś wieży? Okej. Posłuchaj. Znalazłem dowód na to, że Anna Henrietta miała być piątą ofiarą Detlaffa i Sianny. Jesteś tego pewien? Obawiam się, że tak. To niewiarygodne. Mało jej było intryg, morderstw i tego piekła, które rozpętała w mieście? Chciała się jeszcze targnąć na własną siostrę? Na głowę państwa? Natychmiast postawię swoich ludzi w stan gotowości. Trzeba zwiększyć straż przyksiężnej i dobrze pilnować Sylwii Anny podczas przesłuchania. Zajmę się tym osobiście. Dzięki za czujność, Wiedźminie. Doceniam twoje zaangażowanie. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. Dobra, przyspieszymy sobie, bo ceremonia do nas tak mało obchodzi. W imieniu gildii błagam... Spłonęły... Członek... Dziękuję. Ja... Wasza miłość. Moi drodzy, Niech wystąpi... A prywatnie... Wiedźmin Geralt z Rivii. Dziękuję, Geralt. Zabójca bestii Damien z Montlea. Przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal. Wina przeznacz... Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? Ale najpierw trójka. Bardzo się cieszę i dziękuję ci, jaśnie oświetlony. Musi... To... Mam dowód. Nie wierzę w to! Za moment będę rozmawiała z Sianą. Dzięki tobie odzyskałam siostrę. Ale po tym, co przed chwilą... Nie mylę się. Co więcej, doradzałbym szczególną ostrożność w kontaktach z... Nie przesadzaj, Wiedźminie. To moja siostra. Wiem, jak z nią rozmawiam. Jeśli moja obecność w czymś... Proszę wszystkich o uwagę. Dobrze. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Jestem wolnym człowiekiem. Mogę przebywać, gdzie chcę. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Nie mogę uwierzyć, że mnie też chciałaś zabić. To musiał być wpływ tego potwora, Detlaffa.
ty byś się nigdy do tego nie posunęła. Prawda? Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Dobra. Jaśnie oświecona, jako głowa państwa powinnaś przede wszystkim dbać o dobro kraju. Niezależnie od tego, czym Siana się kierowała, jest ona zagrożeniem dla ludzi. Masz rację. Moi poddani są najważniejsi. Nie mogę o tym zapomnieć. Siano! Bez względu na nasze więzy krwi. Czeka cię proces i sprawiedliwa kara. Jako księżna będę musiała cię osądzić. Ale jako siostra nie przestanę cię kochać. Aha, aha. Wybaczysz mi. Nigdy ci nie wybaczę. No i mamy dwa trupy, czyli inne alternatywne zakończenie. Chcieliście innego zakończenia, to macie inne zakończenie. Zobaczymy, co jeszcze powie nam ktokolwiek, co będzie chciał coś powiedzieć. Czy od razu się z Regisem spotykamy? O, to jest pytanie. Przyszedłem kupić kwiaty. Jakiś wieniec albo... Nie ma. Wszystko sprzedane. Właśnie miałam się zbierać, bo po co tu będę tkwiła po próżnicy? Nie dziwcie się, panie. Wszystko na pogrzeb poszło. Każdy chciał na grób księżnej bukiet zanieść. Anemony, piwoń. Ale ona to najbardziej lubiła zwykłe róże. Wiem, bo czasem jej dwórki tu przychodziły. Najpiękniejsze kwiaty dla niej. Nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. Zginąć z rąk własnej siostry. Jak to się mogło stać? Anna Henrietta bardzo chciała wierzyć, że dla Siany jest jeszcze nadzieja, że okaże skruchę, więc wyciągnęła do niej rękę za wcześnie i zbyt ufnie. A, już poznaję! Wyście są ten Wiedźmin z północy, co nas przed bestią uratował? Aha, powiedzmy. Czekajcie, proszę! To dla was. Myślałem, że kwiaty się skończyły. Odłożyłam jeden bukiet, żeby samej zanieść. Ale weźcie go. Wiem, że byliście z księżną blisko. Ile jestem winien? Nic. Zachowajcie te pieniądze i wznieście dziś wieczorem toast za jej pamięć. Tak zrobię. Bywaj. Dobrze. O, jaki pomnik. Na
twoim miejscu wyjechałbym jak najdalej. O! Twoja protektorka już nie żyje. Hej, białowłosy! O, tutaj dwie misje są, dobrze, dobrze wiedzieć. Nie ma to tam. Ale już polećmy tam, tą ceremonię dokończmy. A! O, żebraka bym nie mogę przejść. Monetę! Facet może być jak grabie, byle zrobił dobrze babie. Nie skomentuję tego tekstu, co było przed chwilą. Uchować zabójczynię w jednej krypcie z księżą. Wiedźmin, byłem pewien, że wyjechałeś. Nie mógłbym. Anna Henrietta była... Wspaniała. Piękna, dobra. Była najlepszą władczynią, jaką można sobie wymarzyć. A ja ją zawiodłem. Nie obwiniaj się. Żaden z nas się nie spodziewał, że Siana jednak dopnie swego. I żaden z nas nic nie zrobił. Bo nie mógł nic zrobić. Pewnie masz rację, ale... Gdy umiera ktoś tak drogi... Nie sposób nie szukać winy w sobie, a nawet... Najtwardszym rycerzom miękną serca. Przyszedłem pożegnać księżną, złożyć jej ostatni hołd. Białe róże, jej ulubione. Wejdź, spoczywa w krypcie królewskiej. Wbrew memu sprzeciwowi. W jednej sali z morderczynią. Co? Kto tak postanowił? Rada regencyjna. Banda starców, którzy zamiast serc mają przepisy i kodeksy. Uznali, że skoro w żyłach Sylwianny płynęła królewska krew i siostra księżnej nie została prawnie wydziedziczona, powinna zostać pochowana razem z Anariettą. No, a teraz to nie macie tutaj tego pilnować. Na co ci było to wszystko? Spoczywaj w pokoju. Żałuję, że tak się to skończyło, że temu nie zapobiegłem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Śpij spokojnie. Stylowa krypta, wielce dyskretna. Marzyłoby mi się takie miejsce wiecznego odpoczynku. W takich chwilach nigdy nie wiem, czy kpisz, czy naprawdę... Naprawdę, Geralt. Naprawdę. Jestem zdania, że to nadzwyczaj spokojne miejsce, pełne subtelnego uroku. Prawdziwie godne księżnej. Wasz smutek z powodu zjawisk i procesów, do których jesteście predestynowani, nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Chodź, przyjacielu. Przyszedłem cię stąd zabrać. Należy ci się trochę wytchnienia po wrażeniach ostatnich dni. Masz rację. Idziemy. Schlać się. Skończymy w tym samym miejscu na cmentarzu? Nie zdołałem zapobiec tym śmierciom. Dosyć podle się z tym czuję. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś więcej. A w Toussaint panuje teraz bezkrólewie. A właściwie
kompletny chaos i rozpacz. Księżna umiała sobie zaskarbić sympatię ludzi. Całe Beauclair płacze po niej. Masowa egzaltacja. Cóż, poddani najwyraźniej przejęli niektóre cechy od swojej władczyni. Skąd ten sarkazm? Myślałem, że lubiłeś jaśnie oświeconą. Lubiłem. I naprawdę szkoda mi jej. Mnie też. To napij się. Cokolwiek by nie mówić o Sianie, musisz przyznać, że miała twardą. Tak, przyznaję. Choć akurat w jej przypadku lepiej byłoby, gdyby miała naturę bardziej filozoficzną i gdyby od czasu do czasu nachodziły ją refleksje. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diabolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych. Pasjonujące. Ale nie powiem, udał ci się ten bimer. Czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę o to rękawice i maska. Załóż je. To nic ci nie będzie groziło. Dzięki. Maska? A gdzie to jest? Maska. Światło księżyca nastraja mnie marzycielsko. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać interesująco, kiedy to odpowiednio oświetlić. Super. Mam pierwszego. I gdzieś tu musi być drugi. Jest drugi. A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Regis! Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? Regis! Nazwał cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest to bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada. Niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Toussaint. Pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Niebywały Bóg. Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie,
Zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce. Ojej, dziękuję. Drobiazg. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Jeszcze nie wiemy. Sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora. A może... kto wie. Będę wolał wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów. O, powiało poezją. Co oczywiście przywodzi na myśl Jaskra. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tak. Choć akurat epizodu z Wilgeforcem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy... Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. Okej, mamy wszystko, ale to nie wszystko. Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. Jeszcze udajmy się na chwilę do domku, bo tam jeszcze ktoś na nas powinien czekać, ale kto, tego nie wiem. Się zaraz sami przekonamy. I co ja mam zrobić? Zachować tego save'a, spróbować ocalić księżną? Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę w późniejszym etapie. Trochę pograłem, dawno nie grałem, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Myślę, że poprzedni save, uratowanie księżnej, Detlafa ukrytego nie widzieliśmy, więc było spoko. Jaśnie, panie, przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet... nie raczyła się przedstawić. Ciri tym razem też? Tak, to samo. Dobrze wygląda. No, nie stój tak. Myślałem, że cię już nie zobaczę. Tyle razy odchodziłam, uciekałam i byłam zmuszona do ucieczki. Ale za każdym razem wracałam. Powinieneś się już do tego przyzwyczaić. Lubię wracać do twojego życia. Dobrze, że jesteś. O, ładny dom. Tylko chyba przydałby się mały remont. Dobra, pomijamy. Ale tu pięknie. Co cię powstrzymuje? Obowiązki. Jestem tu tylko dlatego, że papa, znaczy Emhyr, wymyślił sobie, że zanim obejmę tron, muszę zobaczyć, czym będę rządzić. Dlatego wysłał mnie razem z kilkoma doradcami na obie. W praktyce wygląda to tak, że któryś z nich udziela mi wykładu, a ja chodzę za nim i notuję. Dobra, wiemy, co to jest. Długo zabawicie w Bokle? Jakiś czas. Przekonałam doradców, że nie warto stąd wyjeżdżać, póki nie spróbujemy wszystkich tegorocznych win, bo bez tego moja wiedza będzie niekompletna. Szczególnie, że tak między nami całe to rządzenie to chyba jednak nie moja bajka.
ty... Jeszcze nie wiem. Na razie nie wykluczam żadnej możliwości. To już wiemy co. Do zobaczenia, Ciri. Uważaj na siebie. A teraz mógłbym z nim porozmawiać, jakbym chciał? Geralt? Jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz. Co to za prezent dał nam koło łóżka w domu? Pan Liam z panią... Tu. Drogi Geralt, skoro czytasz te słowa, to znaczy, że jestem już daleko poza granicami Tussom. To ty znalazłeś mój mutagenator. Oczywiście możesz wybrać dla tego instrumentu nazwę zgoła inną. No okej. Okay. Dostałem mutagenator. No i to by było na tyle. Prawdopodobnie z jednego odcinka, który nagrywa, zrobiło się 3, ale co dalej, tego nie wiem. Zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Może wrócę do jednego z zapisów z 13 lutego i tak jakoś wyjdzie. Dzięki za oglądanie i widzimy się niebawem. Pozdrawiam serdecznie Team 2. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Wiedźmin 3 Krew i Wino.